Dzień dobry Państwu. Nazywam się Aleksander Nowacki, jestem architektem. Od 12 lat pracuję z Tomaszem Koniorem w Konior Studio. I tak się składa, że przez znakomitą większość tego czasu mam okazję, mam szczęście i przyjemność projektować sale koncertowe. Szczęście dlatego, że zdobywanie tego typu zleceń jest dosyć trudne i wymaga rzeczywiście szczęścia. A przyjemność dlatego, że ja osobiście uważam, że sala koncertowa jest dla architekta najciekawszym w ogóle obiektem, jaki można projektować. Jak studiowałem, myślałem, że takim obiektem będzie kościół, ale sala koncertowa jest ciekawsza, trudniejsza przede wszystkim, bo związana właśnie z technologią. Dwa słowa na temat tego tytułu, który może brzmi dosyć niepokojąco, architektura kontra technologia, jakiś konflikt, jakieś tarcie. Muszę powiedzieć, że to prawda, że to ten konflikt i to tarcie występuje i powinno występować, ale tylko na etapie projektowania. Nie może go być natomiast już w czasie realizacji, czy broń Boże w czasie użytkowania obiektu, bo to fatalnie, jeżeli elementy technologii miałyby psuć architekturę, a jeszcze gorzej, jeżeli architektura miałaby psuć technologię, czyli to, dzięki czemu w ogóle funkcjonują tego typu obiekty, jak sale koncertowe, teatry i tak dalej. To, co Państwo widzicie, to rysunek dosłownie z wczoraj, czwarta sala, którą projektuję w ciągu tych 12 lat, która jest na ukończeniu, sala koncertowa Centrum Kultury Carbon Art w Zabrzu. Projekt jest na ukończeniu, realizacja lada chwila. Ale nie o tym obiekcie będę chciał dzisiaj Państwu powiedzieć, tylko o wcześniejszych salach, które są znaczącymi obiektami w Polsce. No, muszę to powiedzieć trochę nieskromnie, ale zarówno pierwszy obiekt, to jest sala koncertowa Akademii Muzycznej w Katowicach. Od niej cała ta przygoda nasza się zaczęła. W 2003 roku wygraliśmy konkurs na ten obiekt i 4 lata później został oddany do użytku. Myślę, że części z Państwa jest on znany. Sala ta, tak naprawdę Centrum Edukacji Muzycznej, jest rozbudową Akademii Muzycznej w Katowicach, obiektu, który zajmował dotychczas 3 stare budynki. Nasze nowe obiekty wpisały się jakby w tą strukturę i stworzyły całość, która myślę, że bardzo dobrze funkcjonuje. Połączone jest to wszystko parkingiem podziemnym. Tutaj widać na rysunku, jak to wszystko jest połączone, jak wygląda mniej więcej przekrój przez salę koncertową. I dosyć spektakularne atrium, które powstało w wyniku połączenia nowego i starego budynku. Ale nie o tym właśnie chciałem mówić, tylko o sali koncertowej. Ta sala jest o tyle wyjątkowa, że zastosowaliśmy tutaj pewne wzorcowe rozwiązania, które przy projektowaniu nowej sali można zastosować. Jest to w czystej postaci tak zwany shoebox, czyli pudełko na buty, tak się to określa, prostokątna klatka, w której umieszczona jest sala. Sala o kształcie akurat nieprostokątnym, dlatego że oprócz tego, że jest to właśnie shoebox, klasyczny układ sali koncertowej, jest to tak zwany box in box, pudełko w pudełku. Jak widać być może na tym obrazku, struktura drewniana sali, ta rzeczywista sala jest całkowicie oddzielona od struktury zewnętrznej, od izolacji akustycznej, jaką stanowi struktura konstrukcyjna. I to jest jakby jeden element. Bardzo czyste rozwiązanie zapewniające dobrą izolacyjność akustyczną i brzmienie. Natomiast drugim bardzo ważnym elementem są widoczne tutaj po lewej stronie takie drzwi, 96 par drzwi w ścianach, za którymi kryją się tak zwane przestrzenie wybrzmiewania. Mogę się mylić, ale chyba jest to unikatowe rozwiązanie, jeżeli chodzi o polskie warunki. Na świecie jest kilka takich sal. Zaryzykowaliśmy, poszliśmy w tym kierunku i no, chyba to działa. Po co to jest w ogóle? Jak wiemy, w późniejszej części dzisiejszej prezentacji będzie mowa także o systemach regulowanej akustyki
Zakładam, że chodzi o elektronicznie regulowaną akustykę. Natomiast muszę powiedzieć, że ta specyfika sali koncertowej, o której mówiłem, ta przyjemność projektowania i tak dalej, związana jest właśnie z tym, że ten obiekt dokładnie, sala koncertowa, różni się jednym małym szczegółem od całej plejady innych sal tego typu, sal audytoryjnych, teatralnych, operowych. Tylko tutaj, w sali koncertowej, nie możemy się tak naprawdę, jeżeli mówimy o jej podstawowym zastosowaniu, podstawowej funkcji, nie możemy się wspomagać elektroniką. Sala koncertowa z prawdziwego zdarzenia ma brzmieć bez wspomagania fantastycznie. A w dodatku, jeżeli da się metodami budowlanymi, naturalnymi zmieniać akustykę, to to już jest w ogóle sukces. I do tego właśnie służą te ekrany, te drzwi. Teoretycznie powinny wydłużać czas pogłosu poprzez powiększenie kubatury sali po otwarciu. Można też stosować w ich wnętrzu materiały wygłuszające, które z kolei redukują pogłos i tak dalej. Bywając w tej sali niejednokrotnie widzę, że to działa, że ekrany są ustawiane pod różne funkcje i bardzo nas to cieszy. Jest to rzeczywiście jednorazowe chyba w Polsce rozwiązanie, które chyba działa. Tak mniej więcej wygląda ta sala już po oddaniu. Jest bardzo bliska naszej koncepcji konkursowej i przez cały w zasadzie proces projektowy bardzo się nie zmieniała. Dwa słowa może o tych systemach, które pewnie Państwa bardziej interesują. Zarówno jeżeli chodzi o budżet tego budynku, jak i samą funkcję, bo jest to tak naprawdę sala koncertowa szkoły muzycznej, Akademii Muzycznej, dedykowana głównie orkiestrze szkolnej, całkiem pokaźnej i renomowanej, nagrywającej płyty. Ale mimo wszystko orkiestrze szkolnej, sala ta jest wyposażona w dosyć proste rozwiązania technologiczne. Z takich ciekawszych rzeczy można powiedzieć, że już wykraczając oczywiście poza naturalną akustykę tej sali, mamy wspomaganie elektroakustyczne z zespołem głośników widocznych tutaj, z subwooferem podwieszonym w centralnej części. Budynek jest wyposażony w studio nagrań, które zbiera dźwięk z sali. Nad tylną częścią mamy reżyserię dźwięku i światła. Jak mówię, są to systemy dosyć proste. Sala została oddana 7 lat temu, trochę czasu upłynęło, dzisiaj już to wygląda inaczej. Natomiast jeszcze raz chciałbym powiedzieć, że główna siła tej sali to jest naturalna akustyka. Zaprosiliśmy do współpracy tutaj świetnego akustyka, pana Jana Doradzkiego z pracowni z Biura Projektów Radia i Telewizji, autora wcześniej studia S1 w Warszawie. Technologię projektował pan Maciej Wojciechowski z Warszawy. No i zaufaliśmy tym ludziom całkowicie, będąc naprawdę tutaj noworyszami w tej dziedzinie. I opłaciło się to wszystko. Sala została nagrodzona chyba w każdy możliwy sposób. Zebrała wszystkie nagrody w owym czasie za najlepszy budynek, za najlepszą przestrzeń publiczną. Ale dla mnie osobiście największą nagrodą naprawdę są słowa Krystiana Cymbałana, który powiedział mi, że jest to najlepsza sala, w której grał. Być może jest to w tym trochę kurtuazji i żartu, ale faktem jest, że kilka miesięcy później nagrał tutaj dla Deutsche Grammophon płytę. Co chyba świadczy jednak o tym rzeczywiście zakochaniu w tej sali. Współpraca z panem Krystianem Cymbałanem nie skończyła się zresztą na tym, że za dużo powiedziane, współpraca, ale ta znajomość. Dzięki niemu mogliśmy inaczej zupełnie podejść do następnego projektu, ale o tym może za chwileczkę. Ten następny obiekt, o którym chciałbym powiedzieć, to Wielka Sala Koncertowa Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. O ile uczelnia katowicka, renomowana, przypomnę tylko nazwiska Karola Szymanowskiego czy Mikołaja Henryka Góreckiego, którzy byli tutaj rektorami, byli związani z tą uczelnią. O ile ta szkoła przez lata czekała na dobrą salę i doczekała się, to sytuacja Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia jest chyba jeszcze bardziej tutaj dramatyczna, można powiedzieć. Założona w 1935 roku przez Grzegorza Fittelberga, który był jej długoletnim dyrygentem, nigdy nie miała dobrej sali tak naprawdę.
Dzisiaj mieści się, jak może Państwo wiecie, w Górnośląskim Centrum Kultury, w sali, która była zaprojektowana dla zebrań partyjnych, tak naprawdę o nędznej akustyce, nigdy nie projektowanej pod muzykę. No i mamy nadzieję, że to, co dostanie orkiestra już za kilka miesięcy, no, będzie zupełnie inną jakością. Tak mniej więcej będzie wyglądał ten budynek. Być może Państwo znają go albo przejeżdżali koło niego. Dzisiaj jest w samym centrum Katowic, tuż obok Spodka. I też nie będę się nim chwalił jakby a priori, bo jak budynek wygląda, tak to widać wszystko. Każdy to oceni. Za kilka miesięcy będziemy mogli posłuchać tam muzyki. Natomiast chciałbym powiedzieć o tych rozwiązaniach nietypowych, które zostały zastosowane. Od samego etapu konkursu zaproponowaliśmy bardzo odważne rozwiązanie, jeżeli chodzi o w ogóle strukturę budynku. Ponieważ orkiestra, jak sama nazwa wskazuje, pracuje dla Polskiego Radia, co się wiąże z tym, że nagrywa mnóstwo płyt i realizuje audycje na żywo, tak naprawdę potrzebuje sali, która jest studiem nagrań. I tak właśnie podeszliśmy do tego projektu. Nie dość, że będzie to największa sala koncertowa w Polsce, zaliczona już do dużych sal koncertowych. O tym jeszcze za chwileczkę powiem, co to znaczy. To jest to jednocześnie studio nagrań. Jesteśmy w centrum miasta, obok jest ruchliwa droga. Izolacja akustyczna jest tutaj bardzo istotna, dlatego salę żeśmy otoczyli budynkiem tak naprawdę. Wydzieliliśmy, jak widać na tych schematach, i otoczyliśmy budynkiem. A wydzieliliśmy, to znaczy oddzieliliśmy ją faktycznie od wszystkich elementów budynku, głównie jeżeli chodzi o przekazywanie drgań. Sala sobie stoi na gruncie, natomiast wszystkie kładki, wszystkie elementy, które z nią się stykają, są połączone z nią za pomocą wibroizolatorów, takich gumowych przekładek, więc nie ma mowy o przenoszeniu jakichkolwiek drgań. Sama izolacja akustyczna sali jest też wyrafinowanym tworem. Taka mniej więcej jest ta idea. Jesteśmy już naprawdę, za chwileczkę Państwo to zobaczycie, bardzo blisko tego efektu. Czarna betonowa sala otoczona budynkiem. Na pierwszy rzut oka widać, co jest tutaj najważniejsze. Jest też druga sala, sala kameralna, o której nie będę dużo mówił. Chciałem tylko ją Państwu pokazać. Na 300 osób. Przeznaczona raczej do pracy chóru i muzyki kameralnej. Zanim przejdę dalej, chciałbym jeszcze na chwileczkę powrócić do symfonii, do tej naszej pierwszej sali koncertowej, żeby Państwu uświadomić to, co żeśmy sobie sami jako projektanci uświadomili z pewnym niepokojem w momencie wygrania konkursu na NOSPR. Tutaj widać orkiestrę szkolną właśnie na scenie tej sali koncertowej. Około 80 osób. Świetnie to działa, mieszczą się bardzo dobrze. Jak Państwo może wiedzą, Akademia Muzyczna szczyci się również świetnym wydziałem jazzu, więc bardzo często są tu organizowane nagłaśniane koncerty jazzowe, muzyka kameralna i tak dalej. Natomiast rzecz w tym, żeby bez wspomagania wypełnić salę dźwiękiem. To jest istota całej sprawy, istota tej zabawy, żeby w każdym miejscu widowni było również świetnie słychać, żeby każdy z widzów czy słuchaczy raczej był ukontentowany. I to w przypadku tego typu sali, kiedy mamy na scenie 80 osób, a na widowni 480, jest do spełnienia dosyć proste. Oczywiście nie chcę tutaj podważać pracy naszych akustyków, bo to jest majstersztyk, to co zrobili. Natomiast wydaje się to dosyć naturalne. Natomiast proszę zobaczyć na to przejście. Tu mamy małe zdjęcie NOSPR-u, pełnego składu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, około 100-110 osób. Niewiele więcej więc od tej orkiestry szkolnej. Natomiast ten sam skład tak naprawdę, ta sama ilość decybeli ma wypełnić przestrzeń sześciokrotnie większą. I to jest problem. Problemem jest, żeby znowu człowiek, który siedzi 30 metrów dalej, w ostatnim rzędzie słyszał równie dobrze. I dlatego sprawa tak zwanego room acoustics, czyli naturalnego klimatu, naturalnej akustyki wnętrza, jest tutaj w ogóle kluczowa. Jak mówiłem, Christian Zimmermann jest naszym dobrym duchem, szczególnie w tym projekcie. Dzięki niemu weszliśmy we współpracę z moim zdaniem najlepszymi akustykami na świecie, z firmą Nagata Acoustics z Japonii.
którzy zgodzili się być naszymi konsultantami i odpowiadają do końca właśnie za room acoustic, za geometrię wnętrza. To dzięki nim ta sala, mam nadzieję, będzie świetnie brzmiała. A jeszcze raz, porównując te dwie sale, to jest właśnie symfonia dla 480 osób, a to jest w tej samej skali NOSPR. No widać, jaka to jest różnica, jaka... Domyślacie się Państwo też, jaki problem związany z zaprojektowaniem tego wnętrza. Zaczęło się tuż po wygraniu konkursu od dosyć typowego układu. No, jak mówię, mieliśmy na koncie wtedy renomowaną salę, już świetnie ocenioną, ale mimo wszystko wejście w ten kaliber sali dużej, może dwa słowa właśnie o tym. Te 1800 osób, bo tyle będzie na widowni tutaj, to jest taka świetna wielkość i w zasadzie graniczna wielkość. No, można dojść do 2000, kiedy po prostu już to przestaje działać, ta naturalna akustyka. Kiedy stałe wspomaganie elektroakustyczne jest już wymagane. Więc oczywiście wszyscy chcemy, żeby sale były jak największe, żeby słuchaczy było jak najwięcej, ale jest właśnie granica, kiedy to przestaje mieć sens. Te 1800 osób jest tą dobrą wielkością, natomiast jeszcze raz mówię, ukształtowanie tego wnętrza to jest wyższa szkoła jazdy. Powiem później jeszcze dwa słowa na temat sposobu projektowania. Natomiast zaczynając ten projekt, chcieliśmy być po bezpiecznej stronie. Zaczęliśmy od klasycznego układu, znowu shoebox, tyle że dużo większy, sala z czterema balkonami, klasyczny układ, bardzo ciepłe wnętrze. Tym projektem mniej więcej wygraliśmy konkurs. Zakochała się w tym pani dyrektor Joanna Wróg-Nazarowa. I w tym klimacie projektowaliśmy na początku ten budynek, aż włączyła się Nagata Acoustics, czyli Japończycy, którzy zaproponowali nam troszkę inne podejście. Burza mózgów i troszkę inny kierunek myślenia. Oprócz tego shoeboxa, o którym mówię, drugim ważnym modelem akustycznym sali jest tak zwany vineyard, czyli winnica, sala ułożona tarasowo wokół estrady. I właśnie Nagata Acoustics jest firmą, która no, specjalizuje się w tego typu salach. Myśmy mieli już niestety bardzo daleko zaawansowany projekt i nie można było tej sali rozbudować na boki za bardzo. Dlatego trzeba było poszukać jakiegoś kompromisu. Przez wiele miesięcy trwały poszukiwania, sala poleciała do kosza, zaczęliśmy ją od nowa. Szukaliśmy tej optymalnej formy i tak się pomalutku zbliżaliśmy do tego, co za chwilę będzie można zobaczyć. To jest mniej więcej takiego obrazu. A tak naprawdę takiego, ponieważ sala koncertowa, to co widać wewnątrz, to tylko wierzchołek góry lodowej. To wnętrze jest otoczone zarówno strukturą budynku, konstrukcją, izolacją akustyczną i tak dalej, ale przede wszystkim technologią. Nawet w sali koncertowej ta technologia występuje. To może taka krótka uwaga, że trudność projektowania sali koncertowej z punktu widzenia architekta polega na tym, że powiązanie elementów architektonicznych, czyli formalnych, z technologią, która jest nadrzędna, jest tutaj szczególnie trudne. Miałem co prawda okazję projektować teatr, niestety nie został zrealizowany, ale mniej więcej wiem, o co chodzi. Jest to zapewne równie skomplikowany proces, natomiast o tyle prostszy, że tutaj, gdzie się kończy scena, czy powiedzmy przed proscenium, na linii kurtyny architekt już w zasadzie się nie zapuszcza w to miejsce. Tutaj oddajemy pole technologii, to jest najważniejsze. I tutaj można szaleć, podwieszać wszystko, zmieniać ruchome sceny, sztankiety i tak dalej. Natomiast w sali koncertowej mamy to wszystko wewnątrz. Muszla koncertowa jest jej częścią. I jeżeli mówimy o jakichkolwiek elementach technologii estradowej, no bo trzeba pamiętać o tym, że nie tylko orkiestry symfoniczne koncertują w tych salach, ale tego typu obiekt musi spełniać różnorodne funkcje. Musi być uniwersalny, jest wynajmowany do różnych rzeczy. Stąd właśnie ta szeroko rozumiana elektronika, mechanika również występują w sali koncertowej.
I jest to o tyle trudniejsze, że właśnie mamy to wszystko w tym głównym wnętrzu, musimy się pogodzić czasem z pewnym kompromisem, połączyć te elementy. No i jak się to udaje, to mam nadzieję za niedługo Państwo zobaczą. Chciałbym jeszcze dodać, że to, co Państwo rozumiecie prawdopodobnie jako technologię teatralną, czyli wszelkiego rodzaju systemy elektroniczne, wspomagania i tak dalej, z mojego punktu widzenia to jest tylko część zabawy. Z mojego punktu widzenia także izolacja akustyczna, zapewnienie odpowiedniej izolacyjności tego wnętrza, a przede wszystkim ta naturalna akustyka są również elementami technologii i o tym chciałem dwa słowa powiedzieć. Ta akustyka naturalna powoduje, że tak naprawdę budujemy instrument. To naprawdę nie jest duża przenośnia z mojej strony. Tak jak w gitarze mamy strunę, która zabrzmi tylko wtedy, kiedy jest połączona świetnie z pudłem rezonansowym, tak samo w dużej sali koncertowej orkiestra zabrzmi tylko wtedy, kiedy stoi na świetnie zbudowanej estradzie, która jest pudłem rezonansowym. Więc tutaj mamy jakby pierwszy rodzaj materiału, który jest stosowany, materiał, który rezonuje, który drży. Wiem coś o tym, bo właśnie budujemy estradę w Nosprze, która będzie wyglądała mniej więcej tak, z ruchowymi podestami. I wiem, jak trudno jest spełnić bardzo wyśrubowane wymagania akustyków. Drugim elementem, o którym trzeba pamiętać, szczególnie w dużej sali, jest odbicie dźwięku. Odbicie, a broń Boże, pochłanianie. Energia dźwiękowa w takiej sali jest na miarę złota i musimy ją szanować. Także mamy tu tylko twarde, ciężkie materiały, które odbijają dźwięk, a jednym z najważniejszych elementów jest właśnie akurat w przypadku naszej sali, bo można to inaczej zrobić, ale u nas jest to plafon, 14 metrów średnicy, część sfery, który odbija dźwięk orkiestry, jest naturalnym monitorem dla orkiestry, żeby się słyszała i jednocześnie kieruje część dźwięku w stronę widowni. Oprócz tego, jak mówię, cały sufit akustyczny to jest 100 kg na metr kwadratowy, 300 ton wisi nad głowami słuchaczy po to, żeby odbijać i kierunkować dźwięk. I trzecim elementem bardzo ważnym w tego typu sali, jak mówię, broń Boże, pochłanianie, jest rozpraszanie. To jest coś zupełnie innego, jest to rozpraszanie szczególnie średnich i wysokich częstotliwości, które wpływa na to, że dźwięk docierający do słuchacza jest wymieszany. To jest bardzo ważny jeden z parametrów akustycznych, mieszanie dźwięku. I to, co tutaj Państwo widzicie, to jest zwane w tym slangu akustycznym microshaping, czyli mikrokształtowanie ścian, takie ich wyrzeźbienie, żeby spełniały te wymagane warunki. No i różnie jest to rozwiązywane w różnych salach. Miałem okazję odwiedzić dwie takie sale, także autorstwa Negata Acoustics, salę ciągle budowaną niestety Elbphilharmonii w Hamburgu, gdzie tę sprawę rozwiązano, tak jak widać na tutaj z prawej strony u góry, takie całe wnętrze jest wypełnione takimi białymi falami zrobionymi z bardzo gęstego gipsu, kształtowanymi komputerowo, które właśnie służą do rozbicia dźwięku. A druga sala, którą widziałem, to sala duńskiego radia w Kopenhadze. Drugi tutaj obrazek, ten brązowy, gdzie całość jest zrobiona z ciężkiej sklejki, nacinanej w bardzo specyficzny sposób po to, żeby rozbijać dźwięk. No i na dole jest to, co myśmy zaproponowali, to co widać na tej ścianie. Moim zdaniem spektakularne rozwiązanie, być może leitmotiv całego budynku, taka akustyczna fala wylana w betonie, za pomocą odcisku gumowego. No, z pewnością będzie to jeden z elementów, który zapamiętacie Państwo po opuszczeniu tego budynku. Tak to wygląda zresztą już w realizacji. Tak to wygląda naprawdę. Chciałbym powiedzieć jeszcze, że ten projekt w pewnym momencie uzyskał taki poziom skomplikowania, że akustycy zaproponowali, że świetnie byłoby zbudować model do celów akustycznych. No zgodziliśmy się na to, oczywiście bardzo lubimy modele, makiety. Natomiast kiedy okazało się, że to ma być model w skali 1 do 10, to już przestało być śmiesznie. 1 do 10 to jest 6 metrów długości, 2 metry wysokości. To już można wejść po prostu do środka i siebie posłuchać. Udało się namówić miasto Katowice do sfinansowania tej zabawy. I po roku pracy
uzyskaliśmy prawdziwy model akustyczny. Ten model był wypełniany gazem w czasie badań akustycznych, bo do tego zmierzam, więc był szczelny w ogóle. Był wypełniony azotem, żeby zmniejszyć gęstość, żeby także gęstość tego ośrodka, w którym rozchodzi się dźwięk, była w skali 1 do 10. Jak Państwo widzicie, na ścianach pojawiły się też te fale. Bardzo wierny obiekt. Przez jakiś czas był prezentowany w Heliosie, w atrium. I tu mamy panią dyrektor orkiestry, która oczywiście odwiedziła nas w czasie pracy niejednokrotnie. Widać, jaka jest skala tego obiektu. I no jest to również niepowtarzalny moment, w którym uczestniczyliśmy. Skończyło się to wszystko takim raportem końcowym, pokazującym efekt tych badań akustycznych, które trwały prawie 2 miesiące. I efekt dla nas jest naprawdę zaskakujący, bo tutaj widać, nic to Państwu może nie mówi, mi szczególnie, ale jak rozmawiałem z akustykami, ten żółty kolor to jest nasza sala, poniżej mamy świetną salę w Sapporo, a na dole Walt Disney Hall w Los Angeles. Mamy lepsze warunki, lepsze wyniki od nich po prostu. I to są wyniki badania także modeli akustycznych tych sal. Także potencjalnie mamy najlepszą salę na świecie w tym momencie. Wszystko w rękach wykonawcy. Mamy nadzieję na świetny sukces tego budynku. Tak wyglądało projektowanie, zaawansowane modelowanie komputerowe, parametryczne. Tylko dzięki tym nowym narzędziom, które w zasadzie w ostatniej dekadzie się pojawiły w tym naszym świecie projektowania, mogliśmy uzyskać naprawdę wyrafinowane kształty. Tutaj mamy przełożenie rysunku już na rzeczywiście wykonany model. Pierwszy fragment balustrady balkonu, który to waży chyba 200 kg. Jest wycinane przez ploter. Tych elementów jest około 300, każdy inny. Podobnie jak plafon, o którym wcześniej mówiłem. 96 segmentów, które nie mieściły się w magazynie, a które już wiszą oczywiście i tworzą właśnie ten niesamowity obiekt. Widać tu też ten deszcz lin, sztankietów, z którymi musimy się godzić jako architekci. No ale mam nadzieję, że podjadą tam wysoko pod sufit w czasie koncertu symfonicznego. Tak wygląda dzisiaj budowa. Jak mówię, kończymy tą zabawę. Budowana jest estrada. Ostatnie elementy w czerwcu zaczynają się próby akustyczne, w lipcu próby orkiestry. W październiku zapraszamy Państwa na pierwszy koncert. Tutaj widać, jak konsekwentnie udało nam się utrzymać te nasze pierwotne założenia, całkowite oddzielenie budynku sali od reszty budynku. Dwa słowa moje jeszcze może, o ile mam chwilę czasu, na technologię w tym budynku, bo ja mówię, minęło 7 lat od oddania symfonii, wszystko poszło do przodu, mamy też lepszy budżet. Mamy więc całkowicie cyfrowy system nagrywania dźwięku praktycznie z większości sal, w których orkiestra może się znaleźć. Duża sala, mała sala, wyrafinowane studio nagrań w środku, sale prób sekcyjnych, garderoby, czyli próby indywidualne. Wszędzie tam można nagrywać. Mamy niepowtarzalny element w postaci tak zwanego front of the house, czyli stanowiska reżysera dźwięku umieszczonego na widowni. Myślę, że aż dla konsoletą to jest czytelne i jasne, co to oznacza być na widowni i korygować dźwięk. A jest to o tyle ciekawe, że po prostu jeżeli jest to niepotrzebne, zjeżdża sobie dwie kondygnacje niżej i w to miejsce pojawiają się fotele. Więc to też chyba pierwszego tego typu i na tą skalę rozwiązanie w Polsce. Ostatnie zdanie. Pozwoliłem sobie wprowadzić świat architektury w to dzisiejsze spotkanie, które głównie oczywiście będzie dotyczyło technologii elektronicznej. Natomiast chciałbym mimo wszystko, żebyście Państwo projektując systemy pamiętali o tym aspekcie, którym jest architektura, ponieważ najważniejszym elementem całej tej zabawy są oczywiście ludzie, jest zespół, który występuje, czy teatralny, czy orkiestra. Natomiast później idzie w parze architektura i technologia.
Myślę, że trzeba pamiętać o tym, że architektura musi tutaj mieć należyte miejsce, bo dla publiczności czasami może być ważniejsze, jaki był klimat wnętrza, w którym siedziała przez 2 godziny, jaki był kolor fotela, jakie było światło, niż to, że na przykład brakowało jakiegoś tankietu. Dziękuję Państwu bardzo.